Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A kochany Kościele, wczoraj byliśmy u naszych przyjaciół na grillu. Takich długoletnich przyjaciół. Z moim przyjacielem znam się od czasów podstawówki. Różne rzeczy przeżyliśmy w życiu i różnie nas Pan Bóg w tym planie swoim układał. To, co powiedział Janusz wcześniej o swoim życiu, to, co powiedziałeś, kim byłeś. Wiem, kim byłem ja, ale to nie czas o tym. Mój przyjaciel z żoną jest w innym miejscu, ale niedosyt, który gdzieś czujemy i widzimy w ich sercach, jest ogromny. I chciałbym tylko powiedzieć tyle, że w momencie, kiedy Pan Jezus wszedł w nasze serca, moje i Eweliny, i zmienił nas, i cały czas nas zmienia, to jest to, co... Brat Józef, jak się modlił, to też powiedział o właśnie tej transparentności, o przejrzystości, że to nie my, to nie z nas, ale przez nas, przez nasze jakieś zachowania, nasze reakcje, ktoś może zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, że mam ogromną radość też tego wieczoru, ze względu na to, że ilekroć się spotykamy z nimi, zawsze się modlimy. Albo zaczęliśmy się modlić od jakiegoś czasu. I ludzie to widzą. Żona naszego przyjaciela, nasza przyjaciółka była też na świadectwie brata Barkoczego z nami jakieś tam miesiące temu. To świadectwo zrobiło na niej też bardzo duże wrażenie. I chcę wam powiedzieć, że wczoraj był taki niezwykły wieczór na tym grillu, że mój przyjaciel poczuł potrzebę kontynuacji tego, co dzieje się zawsze, kiedy się widzimy. Powiedział, że ja zacznę, a Rafał, ty skończ. I mówi, chwyćmy się za ręce. I chwyciliśmy się tam wszyscy za ręce. Ludzie, którzy byli tam też ich przyjaciele, którzy byli pierwszy raz w takiej sytuacji. I czy mógłbyś się pomodlić? A ja mówię, że z wielką przyjemnością. I kiedy chwyciliśmy się za ręce, przed posiłkiem oddaliśmy chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi. I to jest coś, co było absolutnie niezwykłego. Mój przyjaciel zapytał mnie, czy na koniec, jak wychodziliśmy, czy nie postawiłbym jakiejś sytuacji takiej, wiecie, dziwnej. Nie mówię, że nie. Słuchaj, to, co zrobiłeś, było piękne, że ja mogliśmy pomodlić się do naszego Pana, że ty poczułeś taką intencję, że ty ją wywołałeś, a ja to mogłem zrobić w twoim domu, pod twoim dachem. Widzimy, jak Pan zmienia serca wielu ludzi, którzy gdzieś podstawia na naszej drodze, jak zmienił nasze serca. I chciałbym wam powiedzieć, że chwała Jezusowi Chrystusowi, chwała naszemu Panu za to. Dzięki, Kościele.